Cześć kochani, witamy Was bardzo serdecznie. My jesteśmy w Warszawie u mojej siostry i właśnie wybieramy się zwiedzać na miasto. Zostańcie z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A kto ma czerwony nos? Ja. A tu? Cześć. Gdzie ty jedziesz? Nie wiem. Nie wiem. Ostatnio pasmo jest kocianek, co? Wszystko w tajemnicy? Tak. O nie. Ciekawe. Ja też nie wiem. Ale ciocia wie. To najważniejsze. No. To jest takie Matrix, a potem wyjedziemy drugim windą i się pojawimy. Takie jeden. Na miejscu. Co on ci mówi? To jest niespodzianka? To się wybujało w wyobraźni, kochanie. A ile będę musiał tego nagrywać? Już wierzę. Z granitu. Na bogato. Na bogato. Warszawy na bogato. Na bogato. Na bogato. Obrigado. Obrigado. Nie, obrigado. Obrigado. Mówimy obrigado. Obrigado. Obrigado! Ja się trzymam. Ten. A ty byłeś mała? Tak, nie często się bywa. Teraz już nie. Pojedziemy następny, co? O. Tramwaj! Nie. To nie jest tramwaj. Nie jest tramwaj. A pociąg! Nie. Nie. No to co? No to metro. Co? Metro. 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 No, metro. Gdzie my idziemy, Zuzia? Tam. A co to co jest? Co to jest? Nie wiem. Nie wiesz? Pałac Kultury. Tak. Twój kas. Jest za. I mama też przyjeżdżała na wycieczki, chyba byłam ze 3 razy. Ja bym on też na. A o której stronie tylko widziałaś? Ale jak tam widzieć? Tutaj też parkowaliśmy, no. Jak tam, Zula? Dobrze. Zwiedzasz Warszawę? Tak? Przykochani, my wczoraj przyjechaliśmy właśnie wieczorem do Warszawy spod Poznania i jesteśmy tutaj dzisiaj, czyli sobota, niedziela. I w poniedziałek wylatujemy już do Anglii, prawda? Tak. Także musimy coś dziewczynkom pokazać w stolicy. Jesteśmy już pod pałacem. No to idź schodami. Jesteśmy pod pałacem kultury, oczywiście wieje niemiłosiernie. Tam są fajne. Stara taksówka i stare maluszki. Potem Wam pokażę. Będziemy wychodzić, to jak nie zapomnę, to sfilmuję. A, Jarek idzie na windę. A my idziemy schodami, Dora? Muszę wszystko nagrywać. To muszę na co? No nie wiem. To się nagrywa. Tak, to się nagrywa. Ja jestem zaskoczona jeszcze, nie? Że nagrywam. Ja nie wiem. Takie dziwne zaskoczenie mojej siostry. No bardzo dziwne, a sama się dziwię, że się mogę zaskoczyć tym. Ja już się przyzwyczaiłam, Monika, że w tłumie nagrywam, na mnie patrzę na idiotkę. Zaraz wyjedzie Zuzia. Jedzie. Powoli. Do jutra dojadą? No, prędkość to po prostu szalona. Nie otworzy się. Prędkość mieliście zawrotną. Czekamy i czekamy. Idziemy na ten wystawę pamięci. Co?
samy pojął. Ja nie. Walczyć na czym ognie. Teraz stoimy w kolejce do windy. Bilety mamy. A wiesz, że zatkają ci się uszy? Jak w samolocie. To jest bardzo wysoko. No? Ty nigdy nie byłaś tutaj. Nie jeździłaś na wycieczki szkolne? Byłam trzy razy tutaj. No i jak nie byłam? No i nie jechałaś do góry? A, bez Pałacu Kultury. To kijową wycieczkę miałaś. Tak samo szybko jak tamta? Nie wiem, ale to nie wie. Nie, to nie jest winda. Czekaj. Zamknięte, daj się spokój. Prawda? Właśnie. To jest tak samo, nawet ta panierka jest miękciejsza niż na Gessy. No. Lepsze. Co to ta dobra? A mięsko? Ja nie chciałam iść na Gessy. Zauważyłam ostatnio, że ona jest duża, nie chce, to i ona nie chce. Jadą jak wariatki. Dać im Zuzię z wózkiem, to jadą jakby piły od rana do wieczora soczki. Ja nie wiem, jakiś na takiej ważnej ulicy jestem długiej, bo długiej nawet sama nazwa wskazuje. Tak, to jest długa. Ale jest tutaj Rzecznik Praw Obywatelskich, jest tutaj Ministerstwo Zdrowia. Proszę, było Instytut Sztuki. Zwiedzamy. Więcej koła przed. A jak ja dawno nie piłam Starbucksa? 4 tygodnie. Dawno się delektować. Miam, miam, miam. To też głupio go powiedzieć.
Ja tu nie wpadłem za nic do tego. A few moments later. No i ja na pamiątku 2 lata, a i wreszcie trzymajmy się dwa. Każdy z nas coś tam przeżył, historii jest trzeba. No i kochać się już, ja ludzie, ja pić, to pić do dna. A Karolina bez przerwy gra, ja pić, to pić do dna. Jak tam z Ula zmęczona jesteś? Troszkę tak, czekamy na windę. Ale jak skonstruowana jest. Wjeżdża na dół. Widzę. No. I jest. Co jest tam? Co masz wokół? Już myślałam, że zrobiłam coś źle. Masz taki dziwny magnesik, pomóc ci? Myszka, co ty będziesz chciała robić z czasem z wujkiem? Malować. Malować się i bawić się? No. No, do dnia nie mogłaś się doczekać, kiedy z miasta wrócimy, prawda? No. Zuzia ogółem nie była zbytnio skłonna wychodzić na miasto. Bo ona to najlepiej by siedziała w domu dzisiaj i bawiła się z ciocią i wujkiem cały dzień. Także jutro jak do kina idziemy, to też tylko na musimy poszukać poranny sen, żeby ona mogła się wybawić. Prawda? A ja wam coś pokażę. Zobaczcie, kogo my tu mamy. To jest ten słynny tuptuś cioci. Prawda, Zuzanko? Takie mam, bo... chciałam potrzymać. Ja nie wiem, czy można go trzymać. Wiesz, jak wujek przyjdzie, to już wtedy możesz się go zapytać, tak? No. Ale mam sadziutka. Czemu on ma pazurki? No, każde zwierzątko ma pazurki. Ale takie wodne, żółwiki nie mają. Nie, no każdy ma. Takie już to mają płet. To gdzie płet? Patrz, patrz, patrz. Ale mam jest całkiem szybki. No, szybki? Nie. A co to? Co to? Lampeczka jest, kochani. A co my tutaj dzisiaj kupiliśmy? Oczywiście najpierw były inne rzeczy, ale potem Dorotka, wychodziliśmy, Dorotka zauważyła takie portmonetki i stwierdziła, że ona chce takie na pieniążki. No i trzeba było się wracać po portmonetki. Chociaż śmiałam się do Moniki, że ona zawsze tak gra, mówię, nie ma. Pobrały sobie coś innego, no ale po chwili wróciłam. Tutaj jeszcze jest Pałac Kultury. O, to jeszcze jest. Dlatego wzięły sobie takie właśnie długopisy. Polska, Warszawa. Doroty, Zuzi. Tutaj Doroty, Zuzi. Bransoletka z Warszawą. Tu jest co? Magnes? Chyba nie. Magnesik taki wybrała Zuzia ładny. Pałacą Kulturę, a tu jest Jarka, broloczek z Warszawą, ja nie wzięłam nic, a nie, wzięłam, wróciłam się, bo stwierdzili, że wszyscy sobie wzięli, a ty nie wzięłaś? No to się wróciłam,
I dla mnie najrozsądniejszą rzeczą, którą wzięłam, było, uwaga, skarpetki. Wziąłam sobie skarpetki. A co? Tak. I byliśmy jeszcze u mojej siostry u jubilera. I Dorotka kupiła sobie, znaczy Dorotka, kupiliśmy Dorotce kolczyki. No, podobno tak jak miała ostatnio, tylko właśnie zgubiła w zerówce te serduszka wiszące. I się uparła na nie, że chce je znowu. No to je kupiliśmy, bo chcieliśmy kupić obydwu właśnie takie fajne kolczyki. Zaraz może wam to wyciągnę. Inaczej ciężko będzie. Takie właśnie, zobaczcie. Nie będzie tak widać ładnie. Nie. Jest takie fioletowe to oczko. A nie wiem, jak to wam tutaj pokazać. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Gdzie jest fioletowe? Także Dorota ma znowu takie same, no ale chciała, to ma. Teraz mogę już widać. Mogę pokazać teraz? No. To teraz możemy dać... A tu masz różne policzka? No, a ty już piękny jesteś. Tylko nie to światło. Dobra, dobra. Ja tego jedgro pomalowałam na Halloween, nie? Monika zaczęła. Nie, Zuzia, bo ja później zrobię. Dałam mu podkład, no. Mój podkład. On normalnie już był biały, żeby to nie było czego tą białą farbą robić. Teraz ty możesz brwi zrobić. Będzie lepiej do zmycia niż tamto. Dawaj tamto. Ale pojechała mocno. Patrz, o dziewczyno. Tak, jak nie pójdzie ci w stronę lekarza, to czuję, że makijażystką zostaniesz. A może być tym i tym, nie? I co dajesz, to możesz trochę dać. Ja włączyłam. Ty? Ty sama sobie komputer włączyłaś? Co ty gadasz teraz? Co? Kto cię tego nauczył? Wujek! Wujek? Ja się nie włączałam. Halo? A to może... Co to ma być? No ale potem nie będziemy dawać. On teraz nie chciał tego zdejść. No chyba wyłączyłaś go znowu. Nie. Tak, wyłączyłaś. Wyłączyłaś go. O. Co? Wyłączyłaś. A, bo tutaj nie włączyłaś. Uważaj. Co on tu zrobi w ogóle, wujek? Tym niebieskim. Mówisz o tym zielonym? O tym mówisz? Tym? Tak. No pięknie. Już wiem, dlaczego nie mamy, nie będziemy mieć nigdy takiego komputera, Jary. Bo nasze dzieci będą tylko bywać przy komputerze. Aczkolwiek z drugiej strony dobrze im by to wyszło na temat szkoły. Nie. W szkole też siedzicie na komputerach, prawda? Tak. I jak time machine będzie już wykończona, nie będzie takiego piosku na górze, ten się zamieniamy, ale Rudy, jak było już finished, to znaczy, to wtedy on nie chciał... Nie chciał dać kolejnemu, tak dziecku? To nieładnie. A była już wykończona.